Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu i witam was w kolejnej tier liście, tym razem z ekspertowych przedmiotów z bossów. Prosiliście mnie o taką tier listę i szczerze powiedziawszy, o ile na przykład topka z tego tematu byłaby kompletnie bezsensowna, o tyle tier lista już jakiś sens ma, ponieważ będziecie wiedzieli, czego warto używać, postaram się jeszcze jakieś sekrety danych rzeczy odsłonić. Na pewno też się znajdą takie opcje, co do których nie można powiedzieć zbyt dużo. Jako że w 1.4 doszły bodajże 3 przedmioty, a część z nich została zreworkowana, to tutaj na pewno trzeba coś powiedzieć. Zaczynajmy. Pierwszym przedmiotem jest Royal Gel z King Slime'a i tutaj nie było żadnych zmian w 1.4, natomiast powiem wam, że z biegiem czasu troszkę zmieniłem opinię o tym przedmiocie. Jak wiecie, kiedyś miałem serię o bezużytecznych itemach i właśnie ten przedmiocik tam trafił. Natomiast w tym momencie uważam, że należy mu się nawet kategoria B. Nie uznaję go do końca za bezużytecznego. Parę razy przydawał mi się w dżungli na ekspercie, kiedy były slajmy z kolcami. Piekle też jakąś tam rolę odgrywał, ale na ten temat akurat w topce mówiłem. No i uważam, że w jakimś stopniu ten przedmiot się przyda. Jakby ktoś pytał, bo to też chciałem powiedzieć w tej topce, Royal Gel nie działa na slajmy, które respi Queen Slime, więc nie można w ten sposób się wysprycić. Shield of Cthulhu od chwili wprowadzenia był akcesorium, któremu należało się S i w tej wersji się to nie zmieniło. Dashowanie od początku właściwie gry bardzo fajnie pomagało w walkach z innymi bossami, dawało dużo możliwości. Wyprowadzanie uników stało się o niebo przyjemniejsze i łatwiejsze, no a właściwie przydaje się to akcesorium przez całą grę. Można je wymienić ewentualnie w okolicach postplanterowych na Master Ninja Gear, ale to już jest praktycznie pod koniec gry, więc widzicie, jak bardzo to akcesorium jest użyteczne. Nic także się nie zmieniło w Worms Cafe, jest to 17% redukcji obrażeń. Szalik bardzo mocnym akcesorium jest, jakby to powiedział Yoda. Do przedmiotu z Crimson zaraz przejdziemy, natomiast dzięki umożliwieniu posiadania przeciwnego zepsucia na naszym świecie przy pomocy Driady, uważam, że Crimson teraz w ogóle jest bardziej opłacalnym biomem, skoro ten szaliczek możemy sobie tak ozdobyć, a pozostałe rzeczy, czy to Vampire Knives'y, zdają się być na Crimson lepsze. Ale to tak zbaczając z tematu, szalik, kategoria S oczywiście. Brain of Confusion w tym update'cie wydaje mi się być nawet nad szalikiem, tak delikatnie. Raczej będzie to zależne jednak od tego, czym dokładnie gracie, to znaczy jaką klasą. Natomiast główną taką zmianą w 1.4 i tym, co zadecydowało, że ten przedmiot jest niesamowicie użyteczny, nawet zbyt OP, jest dodanie 1/6 szansy na unik. Nie wiem, czy to dobrze brzmi 1/6 szansy, ale wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie dość często można wyprowadzać unik i w ogóle nic nie oberwać. Jakby tego było mało, nie tylko unik tutaj dostajemy, ale też gdy uda nam się go pomyślnie wykonać, no to zyskujemy 20% szansy na kryta i to dodatkowo jeszcze może podboostować nasze obrażenia, co oznacza, że jest to takie defensywno-ofensywne akcesorium i bardzo dużo jest w stanie zdziałać, a jeszcze tak na dodatek efekt z 1.3 został ten, który sprawia, że nadaje po prostu confusion przeciwnikom, jak oberwiemy. Tak jak wspominałem już o filmie z 1.4.1, tam był, jeśli ktoś chce, o reworkach akcesoriów, ten przedmiot doczeka się delikatnie nerfa, ale tylko w przypadku tego kryta, bo 20% szans na kryt to jest dużo. Moim zdaniem dalej będzie wtedy w kategorii S, być może coś jeszcze się w nim zmieni. Hive Pack myślę, że można umieścić do kategorii A, nie jest aż tak OP, ale jest parę przedmiotów, z którymi działa bardzo dobrze i właściwie mam tu na myśli głównie Binade'y, bo jest to dodatkowy boost damage'a, a na Wall of Flesha i nie tylko Binade'y są po prostu bardzo, bardzo mocne. Z pozostałymi broniami no działa to dobrze, jest to takie uzupełnienie, ale też bez szału nawet można powiedzieć. Na pewno jeszcze z The Business działa dobrze. Z Biganem no też, jak tam ktoś na dungeon idzie. Głównie jednak zależałoby nam na wzmocnieniu Binade'ów, a te już teraz są bardzo mocne, dlatego z tego powodu byłaby kategoria A. Na temat Bonglaf ostatnio już trochę mówiłem i o ile w 1.3 był to już taki średni przedmiot, to 1.4 kompletnie go dobiło. Głównie przez zmianę z throwing damage na właśnie range damage, bo ranger na etapie postskeletronowym ma takie przedmioty, które sprawiają, że ten zdaje się być kompletnie bezużyteczny. Być może w jakichś skrajnych sytuacjach by się to przydawało, ale ani odbijanie się, ani przebijanie przeciwników nie ratuje moim zdaniem sytuacji i na pewno Bonglaf będzie miał rework, tak już mogę wspomnieć, też mówiłem o tym już w filmie o reworkach właśnie z 1.4.1. Ten przedmiot stanie się akcesorium, nie będzie już bronią i będzie działał bardziej użytecznie, ponieważ przy
atakach będzie strzelał dodatkowo kośćmi, przy atakach z dowolnej broni. I wtedy myślę, że będzie bardzo użyteczny, natomiast teraz do najsłabszej kategorii, kategorii C. O Demon Heart nie mogę wiele powiedzieć, bo nie jest to akcesorium, jest to po prostu taki przedmiot jednorazowego użytku. Jest użyteczny pod tym względem, że daje nam dodatkowy slot i to sprawia, że Expert Mode staje się o wiele łatwiejszy. Mogę dać do kategorii S, dlatego że zmienia bardzo dużo i bardzo ułatwia dalszą grę, ale tak szczerze tutaj trudno by było to zaklasyfikować, na upartego właśnie kategoria S, bo bardzo się przydaje. Queen Slime to boss, którego ekspertowy przedmiot w ogóle mi się nie podoba i tutaj myślę, że dałbym nawet kategorię bezużyteczne. Robi on mniej więcej coś takiego, że jeśli mamy to ubrane w akcesoriach, to wypuszcza co jakiś czas taką kulkę, która bije tam z 60 i przebija przeciwników. Jest to raczej taki przedmiot, który bym wykorzystywał z innymi do tego, żeby awczyć, bo sam w sobie moim zdaniem jest taki słaby. Naprawdę, jakoś bym go nie używał. Być może właśnie to dodatkowy tam jakiś dips przy biciu się z pojedynczymi przeciwnikami by decydował, że mógłby trafić do kategorii B, ale na etapie wczesnego hard mode'a mamy akcesoria, właściwie tu już się powoli rozpędzamy z tymi akcesoriami. Wiecie, że też w 1.4 doszło ich dosyć sporo i nie widzę żadnego powodu, żeby sobie tym po prostu ekwipunek zapychać. No taka jest prawda. Akurat jeśli chodzi o ekspertowy przedmiot z Queen Slime, to niesamowicie się zawiodłem, ja bym tego po prostu nie używał. Mamy wagonik po trzech mechanicznych bossach, już nie dzieliłem tego na trzy osobne części i myślę, że możemy dać go do kategorii A. Rozważamy cały czas expert mode, bo to jednak ekspertowe itemy i chciałbym tylko zaznaczyć, że w przypadku master mode'a ten przedmiot by niesamowicie stracił, ponieważ jeśli chodzi o wagoniki, to głównie znajdowały na tym etapie swoją użyteczność w walce z jakimiś bossami. Na przykład wiem, że istniała taktyka z Moon Lordem, która pomagała na pewno w prędkości. Sam wagonik można też wykorzystywać w przypadku innych bossów, nie wiem, Fishlona też mi się na pewno zdarzyło, tam w drugim sezonie bodajże. W 1.4 jeśli chodzi o to akcesorium, to się nic nie zmieniło, natomiast w przypadku Master Mode'a znowu doszedł statek piracki, który nie wymaga stawiania torów, a jego prędkość jest prawie taka sama, niestety troszkę gorzej z zawrotnością. Na pewno jednak w jakimś stopniu wypchnął ten przedmiot, zwłaszcza, że da się go zdobyć wcześniej. Natomiast na ekspercie jak najbardziej można go dalej na bossu wykorzystywać, na Master Mode'zie używałbym już statku pirackiego. I czy coś jeszcze mogę wspomnieć? No do jakiegoś jeżdżenia sobie czy eksploracji, no niby spoko, bo tam niby w podziemiach czasem są jakieś tory, ale to nie ma większego znaczenia. Głównie na bossów by można było wykorzystywać, ewentualnie do szybkiego przemieszczania się po świecie, ale tu znowu właśnie pylony też troszkę namieszały w tym przemieszczaniu się po świecie, zobaczcie. Do kategorii S bym raczej nie dał, a myślę, że będzie okej. Okay. Sporsak z Plantery ma podobną sytuację co Volatile Gelatin, nie leży w moim guście i raczej bym go wykorzystywał do farmiarek, ale nie można mu odmówić, że zadaje dość fajny damage, dużo tych sporsów, tam zarodników, przede wszystkim respi. One dodatkowo, z tego co wiem, to jeszcze zatruwają i podążają za przeciwnikiem. Jak się taka chmara tych sporsów zbierze i jednak rzuci na przeciwnika, to może trochę zadać. Ja myślę, że dałbym do kategorii B. Raczej nie jest aż tak mocny, jest mocniejszy od Volatile Gelatin, w jakim stopniu na pewno się przyda i to na pewno będzie zależeć od sytuacji. Natomiast co do przedmiotu z golema, dałbym mu kategorię A. Bardzo go lubię, ponieważ da się po prostu zatrzymać i wygenerować sobie całe HP, czy zregenerować, co daje duże pole znowu do jakichś farmiarek AFK albo do inwazji, dajmy na to, bo tam na tym etapie postgolemowym bijemy na przykład Marsjan, możemy się zatrzymać i zregenerować do fulla. Przy jakichś pojedynczych bossach, gdyby to dobrze wykombinować też. Ja go bardzo lubię, do kategorii S bym nie dał, przez to, że jednak zmusza nas do zatrzymania się, aczkolwiek jest użyteczny i jak już go zdobywam, to potem noszę go w ekwipunku. Niestety nie da się go wrzucić już teraz na Vanity, ale i tak myślę, że warto go nosić. Souring Insignia z Empress of Light jest przedmiotem, co do którego na początku miałem mieszane uczucie, ale ostatecznie bardzo się przekonałem. Przede wszystkim zapewnia nieskończone latanie, a oprócz tego dodatkowo przyspiesza nas i latając, i kiedy biegamy, nawet coś tam ze skokiem kombinuje. I zdecydowanie polecam go używać, dam nawet do kategorii S, dlatego że na przykład spokojnie może zastąpić buty latające, jak mamy na przykład Terra Sparki, jeśli mamy w swoim buildzie coś takiego i
Dajmy na to, miałem sytuację w swojej serii, że na Betsy's Wingsach mogłem spokojnie, o wiele szybciej lecieć i podróżować, niż robiłbym to z butami i z jakimikolwiek innymi skrzydłami na ten etap. Na początku, tak jak mówiłem, nie byłem przekonany, ostatecznie bardzo spodobał mi się ten przedmiot. Kiedy tylko go mam, to go używam. Z Betsy's Wingsami tworzy niezłe combo. Z jakimiś, dajmy na to, jeszcze fiszczonowymi, albo z Empress, albo dajmy na to desce pozwalającej właśnie tak lecieć na boki szybciej ze szlumajtu. Też myślę, że ten przedmiot się przyda i odegra sporą rolę, bo mobilność w tej grze to jednak podstawa. 1.4 było szczególnie łaskawe dla ekspertowego przedmiotu z Duke Fishona i o tym już wspominałem w tier liście z mountami i dlatego też ląduje w kategorii S z czystym sumieniem. Jak ktoś chce tutaj, albo nie widział tego filmu, albo chce, żebym przypomniał, no to mały smosiak od teraz porusza się o wiele szybciej. Dodatkowo jego boost działa podczas deszczu, co sprawia, że będziemy się bardzo szybko poruszać i dodatkowo dostaniemy boosta do damage'a, zwiększone obrażenia o 15%, więc jest to najlepszy, jeden z najlepszych mountów, tak naprawdę jak kto woli. I właśnie ten buff z deszczem tutaj dużo nakręcił, bo jednak nie trzeba nawet starać się o jakieś pojemniki z cieczami teraz, żeby dostać boosta, czy żeby tam zbijać sobie troszkę zdrowia, skoro można do tego wykorzystać deszcz, który dość długo leje i na całej powierzchni. Co do przedmiotów z Moonlorda, to troszkę jest tutaj problemów z zaklasyfikowaniem i głównie łączy się to z czymś, co wielokrotnie powtarzam, mianowicie Moonlord jest ostatnim bossem, więc przedmioty, które z niego wylatują albo które są po nim, nie mają w grze właściwie jakiegoś specjalnego zastosowania. I Gravity Globe na przykład mogę już z góry odrzucić, ponieważ jest to przedmiot, który działa identycznie teraz do Gravitation Potion i to jest dla mnie jakaś abstrakcja, bo wcześniej mogliśmy odwrócić grawitację tylko po dotknięciu podłogi i w powietrzu nie mogliśmy tego robić, a teraz tak nie jest, więc teoretycznie ten przedmiot dostał buffa, ale z kolei nie zmieniło to niczego w grze, a za to namieszało na przykład w mapkach terrariowych, co niby nie powinno mnie jakoś specjalnie obchodzić, ale i tak no po prostu szkoda. Dublowanie efektu z spotki, która jest praktycznie na początku gry. Nie rozumiem tego, ale w porządku. W każdym razie kategoria bezużyteczne. I jako, że tutaj te przedmioty też są po Moonlordzie, mógłbym wrzucić je do bezużytecznych, ale jednak bądźmy litościwi, biorąc pod uwagę, że te przedmioty są bardzo dobre, a są jednak na etap, na jaki są, to dajmy do kategorii B, czyli nie są po prostu ani bezużyteczne, ale nie odgrywają w grze już więcej roli. Gwiazdka jest najlepszym, dosłownie najlepszymi skrzydłami w grze i jeśli ktoś coś tam jeszcze chce robić po Moonlordzie, czy się popisywać, to obowiązkowo. Za to w przypadku macki jest to światło. Jak ktoś ma Master Mode'a, to jeszcze ma stamtąd Light Pety, ale ogólnie też w jakimś stopniu tam pomaga. No i tak prezentowałaby się właśnie tier lista. Raczej więcej kategorii tutaj nie robiłem, bo uznałem, że byłoby to troszkę bez sensu. Jak się tak jeszcze patrzę na tę tier listę, to jedyne, z czym uważam, że moglibyście się ze mną nie zgodzić, to z itemem z Empress of Light, bo zdobywa się go już na końcu, ale mi to bardzo pomogło później z Moonlordem i z Lunar Eventem i właściwie było to bardzo wygodne, ale nie widzę też jakichś przeciwwskazań, żeby ewentualnie zrzucić do kategorii A, tu raczej mam takie właśnie mieszane uczucia między S a A, ale reszta przedmiotów wydaje się być posegregowana dobrze. Mam nadzieję, że tutaj coś komuś wyjaśniłem, wytłumaczyłem, pokazałem i że będziecie wiedzieli, co jest opłacalne albo w jakich sytuacjach używać, bo do tego też jest tier lista, nie tylko wam daje rysunek, ale też pełne omówienie, dlaczego tak, a nie inaczej. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i że się przyda. Do usłyszenia i pa pa!